Hej, z tej strony Łukasz Harald Zanterame. Witam Was w 50. miastoranku. Już jesteśmy razem 50 razy w tym cyklu, także mi jest bardzo miło. Transmitujemy dla Was niezmiennie z katowickiego lokalu Luft. No i z racji 50. odcinka musi też być niesamowity gość, albo nawet niesamowita gościni. Będzie to jedna z najważniejszych postaci w polskiej architekturze. Kuratorka, krytyczka architektury, redaktorka naczelna miesięcznika Architektura Murator, czyli Ewa Poremska. W ramach dzisiejszej rozmowy zapytam ją między innymi o to, jak oceniać architekturę, kiedy archidziadersi zrozumieją popełniane przez siebie błędy, czy konkursy architektoniczne mają wartość edukacyjną, czy tylko PR-ową i prestiżową. To znaczy, że porozmawiamy o konkursach architektonicznych i urbanistycznych, ale nie tych, które prowadzą do realizacji projektu, tylko tych, w których oceniamy już istniejącą twórczość, już istniejące rozwiązania projektowe. Partnerką cyklu Miasto Ranek jest Fundacja Benzmiana, a patronem miesięcznik Architektura Murator. No i tutaj przypominamy Wam, że możecie z Benza mieć 10% zniżki na cały asortyment książkowy, jeżeli tylko chcecie, a wystarczy wpisać kod rabatowy Miasto Ranek. Wynosi on 10%, także serdecznie Was do tego zachęcamy. Wpiszcie koniecznie ten kod, wtedy Benz będzie wiedział, że Wy jesteście od nas. Jeżeli oglądacie to wszystko na Facebooku, to dajcie jakąś reakcję, żebyśmy w ogóle wiedzieli, że jesteście tutaj z nami. No i zachęcamy do obserwowania naszego fanpage'a Antyrama. Jeżeli na YouTubie, no to oczywiście łapka w górę i gdzieś tutaj jest przycisk subskrybuj i dzięki temu będziecie z naszymi treściami cały czas na bieżąco. Będzie Wam się po prostu przypominać, że nadchodzi kolejny odcinek Street Cloudu. No i też Was serdecznie zachęcamy do tego, żebyście gdzieś naszego Instagrama, podłoga bądź dolnik, jak to woli Antyrama, zresztą na dole jest napisane, jak dokładnie to wygląda. I tam też jest dużo miejskiego dobra, ale przede wszystkim też tam zawsze zachęcamy do zadawania pytania gościom i gościom o Street Cloudu, także myślę, że nie warto takiej szansy przegapić. No dobrze, myślę, że czas zaczynać ten jubileuszowy odcinek. Zapraszam na Miasto Ranek z Ewą Poremską. Dzień dobry, Pani Ewo, słyszymy się? Słyszymy się, dzień dobry. Ja chciałabym na początku pogratulować tego 50. odcinka, bo trzeba ogromnej wytrwałości i pracy, żeby wykonać tyle spotkań, zaprosić tylu ludzi, przekonać ich, ale jednak przygotować to wszystko od strony technicznej. Jestem pełna podziwu i gratuluję. Dziękujemy bardzo. Oczywiście nie odbyłoby się to bez współpracy z architekturą Murator, więc to jest takie podziękowanie, myślę, że dwustronne. I też bardzo mi jest miło, że właśnie pani się zgodziła na tą rozmowę. To jest dla mnie duży zaszczyt, że możemy w ramach tego jubileuszowego 50. odcinka wspólnie tu rozmawiać. I będziemy dzisiaj rozmawiać o konkursach, ale zanim o tym przejdziemy. Wróciła Pani ostatnio z Gruzji i ja dawno nie widziałem takiego zafascynowania w Pani mediach społecznościowych danym miejscem, bo wcale tam nie była Pani na wakacjach, żeby wyjaśnić wszystkim widzom, tylko zawodowo, między innymi na konferencji City for the People, prawda? Jak w ogóle było? Może Pani uchylić jakiegoś rąbka tajemnicy? Tak, z przyjemnością. Ja myślę, że to moje zafascynowanie, które jakoś było widoczne, bo już mi któraś osoba mówi, że to się wydawało wyczuć. No, wynikało z dwóch powodów. Jeden powód to jest taki, że no jednak 1,5 roku nigdzie nie wyjeżdżałam. I ja jestem przyzwyczajona, to jest część mojej pracy, do tych wyjazdów, spotkań z ludźmi, poznawania ludzi. I to pewnie też był ten powód. Ale drugi, że Gruzja jest w bardzo ciekawym momencie. I że zostałam zaproszona tam w specjalnym celu. Mianowicie, kiedy Polska wchodziła starała się, pretendowała do Unii, to musiała nauczyć się pewnych demokratycznych procedur. I podjęliśmy wtedy jako państwo zobowiązanie, że będziemy
w ten sam sposób czy w podobny sposób przysposabiać te kraje, które w tej chwili pretendują czy starają się o fundusze unijne, żeby pokazywać im pewną ścieżkę, na czym polega demokracja, ale tu głównie chodzi o udział obywateli, mieszkańców w podejmowaniu decyzji. I Fundacja Solidarności Międzynarodowej, która właśnie tworzy takie spotkania, zaprosiła mnie i dwóch jeszcze specjalistów po to, żebyśmy o tym opowiedzieli. To było dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że spotykałam się zarówno z przedstawicielami takimi oficjalnymi, czyli to Urzędu Miasta, różni urzędnicy, samorządowcy i dla nich były jeden rodzaj wykładów oraz dyskusji, powiedzmy, że takich bardziej profesjonalnych, ale oprócz tego w jakichś parkach i miejscach otwartych spotykaliśmy się z mieszkańcami. No i ja pierwszy raz w Tbilisi, kiedy takie spotkanie było w parku, no tak sobie pomyślałam, że jest niedziela po południu i że no nie wiem, czy ktoś ma ochotę przyjść i porozmawiać o architekturze w Europie, Polsce i demokracji, kiedy można się napić wina i w tym pięknym mieście, nie wiem, poleżeć sobie nad wodą. I jakie było moje zaskoczenie? Otóż przyszło bardzo dużo młodych ludzi, bo tam też jest taka sytuacja, że ci młodzi ludzie czują, że chcieliby, żeby ich kraj, czy ich życie, ich miasta wyglądały inaczej. W związku z tym w tych akurat częściach, w ten sposób tutaj starałam się opowiedzieć to bardziej tak na zasadzie różnych anegdot i pokazując postawy polskich architektów, architektek, działaczek, aktywistów i dlatego między innymi opowiadałam na przykład o Marlenie Chapach, o tym jak była na początku aktywistką, a potem została architektem miasta i teraz zmusza nas, przepraszam za słowo zmusza, trochę to traktuję tak lajtowo, ale po prostu chodzi o to, że ja jestem zarzucona i myślę, że my wszyscy w mediach społecznościowych możliwością konsultacji, przyjdźcie tu, przyjdźcie tam i tak dalej. Opowiadałam o tym i wydaje mi się, że to było dla tych młodych ludzi bardzo ważne, że są takie przykłady, że to jest w ogóle możliwe, ponieważ największym problemem, jaki tam w tej chwili widzę, to jest właśnie umiejętność dyskusji na takim szczeblu pomiędzy mieszkańcami a osobami, które decydują o tej przestrzeni. Mieszkańcy skarżyli się, że władze starają się ukryć swoje plany, a z kolei władze twierdziły, że mieszkańcy w ogóle nic nie chcą konsultować. Ja pamiętam, że kiedyś w Polsce też było podobnie, ponieważ było małe zainteresowanie architekturą. To się zmieniło, to wymaga czasu, ale myślę, że takie spotkania, a ja je odbywałam w czterech miastach, bo to właściwie taki był tour po Gruzji, to pozwoliły no coś tam na ten temat opowiedzieć. A jeszcze skąd się wzięła moja fascynacja, że zdarzyło mi się na przykład, że podeszła młoda aktywistka, która powiedziała, że jej się strasznie podoba to, co się u nas zdarzyło nad Wisłą w Warszawie i czy ja może jakiś jej kontakt mogę podać, że może ktoś by jej doradził, bo ona właśnie z grupą przyjaciół usiłuje coś zrobić w swoim mieście. Albo że trzy młode architektki jeździły za nami, żeby jeszcze posłuchać albo podyskutować. Więc wydaje mi się, że tam jest bardzo, bardzo duży potencjał. No ale kraj jest bardzo zróżnicowany i bardzo w tej chwili też taki podlegający procesom związanym z dużym kapitałem. Więc to są takie rzeczy, które myśmy widzieli, ja pamiętam. Bardzo, bardzo ciekawy moment. To ja się zgadzam, że takie spotkania z ludźmi, gdzie jest czuć dużą energię, to one nakręcają, prawda, do tego, żeby działać i coraz bardziej, więc jest to dla mnie w pełni zrozumiała fascynacja. A tym bardziej a ciekawe plus było mi miło, przepraszam, że tak, ja mogę proszę, powiedzieć, proszę. Jak w Polsce mamy fajną architekturę, to była po prostu też przyjemność w jakimś sensie, tak, że można się pochwalić. No trochę też opowiadałam o europejskiej, ale dużo było przykładów z Polski i to widziałam, że no, przyglądali się z takim poważaniem, zachwytem. No właśnie, bo o to też chciałem panią zapytać, bo mam wrażenie, że my tutaj w Polsce nie doceniamy do końca tego, co mamy i bardzo często narzekamy, albo bardzo często nie rozumiemy, że
jakaś taka konstruktywna krytyka, nie zawsze chodzi o to w niej, że jest tak źle, tylko chodzi o to, żeby było jeszcze lepiej. I zastanawiam się, czego Polacy, polscy architekci, polskie architektki, urbaniści, urbanistki mogliby nauczyć tych osób z Gruzji? Jak pani sądzi? Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim mogliby opowiedzieć, jak przebiegają pewne procesy, bo nie da się wszystkiego przełożyć jeden do jeden, tak? Natomiast wydaje mi się, że można opowiedzieć, na czym takie konsultacje polegają, co one konkretnie dają, jak je zorganizować, na czym polegają też petycje mieszkańców. Chodzi też o to, żeby mieszkańcy rozumieli, że mają prawo i że na ich pisemne petycje urząd musi też pisemnie odpowiedzieć. Więc nawet opowiadanie o konkretnych przypadkach jest ważne, ale ten proces już się tam zaczął, bo też w jednym z miast, w których byliśmy, urzędnicy opowiadali, że przyglądali się pracy Urzędu Miasta we Wrocławiu, no to jeszcze było troszeczkę wcześniej, więc jak domyślam się, w momencie, kiedy jeszcze nie, jeszcze był architekt miasta na swoim stanowisku, więc też uczą się bezpośrednio także od osób, które u nas za coś odpowiadają. To bardzo jest ważny, pozytywny proces. Zdecydowanie, zdecydowanie się z tym zgadzam. To wszystko, o czym powiedzieliśmy, bardzo ładnie nas prowadzi do tego, o czym mamy w zasadzie dzisiaj rozmawiać, czyli o konkursach architektonicznych i urbanistycznych. I tu jeszcze raz myślę, że warto, żebym podkreślił to, że rozmawiamy o konkursach nie prowadzących do realizacji, tylko w tych, w których ocenia się już istniejącą twórczość. I takim pierwszym podstawowym pytaniem, które mi się tam rodzi w głowie, które wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żebyśmy sobie usystematyzowali na początek, to jest, jak oceniać obecnie architekturę. Bo mam wrażenie, że tyle osób, tyle opinii. Nie wiem, czy pani to wrażenie podziela. Powiem tak. Jest jedno istotne kryterium. To jest uczciwość. Uczciwość w ocenie. Jeśli miałabym powiedzieć, jeżeli pan by mnie spytał jako specjalistę, to jest główne kryterium, bo jeżeli bym miała odpowiedzieć prywatnie, to być może oceniam ją nieco inaczej, bo każdy z nas ma swoje upodobania, lubi pewien styl, coś mu się podoba, ale na to jest miejsce w swoim własnym domu albo w swoim własnym otoczeniu czy w naszych wyborach. Natomiast jeżeli jako profesjonaliści oceniamy architekturę, to musimy ją oceniać na szerokim tle, a więc musimy oceniać, jaki ma cel. Musimy oceniać, w jakim czasie powstała, bo łatwo dzisiaj krytykować rzeczy, które powstały, nie wiem, 15, 20, 30 lat temu, kiedy był inny sposób myślenia i dyskusji i mówić, to wszystko było zrobione źle. Na tamte czasy być może nie było zrobione źle. Więc w moim pojęciu liczy się nie tyle surowość poglądu, co właśnie pewien rodzaj empatii i starania się zrozumienia kontekstu, w którym ta architektura jest. I to jest najważniejsze. My się możemy, ja myślę, że jest bardzo dużo opracowań, na czym polega krytyka architektoniczna. Są na ten temat teksty teoretyczne, ale w gruncie rzeczy nie da się wszystkiego zapisać. Chodzi o to, żeby osoba, która ocenia, miała na tyle dużą wiedzę, żeby mogła w sposób uczciwy ocenić. To jest podstawowa rzecz. Bardzo prosta wydawałoby się. No właśnie, wspomniała pani, że przez ostatnie lata czy kilkadziesiąt lat bardzo ten sposób oceny architektury się zmienił, prawda? I myślę, że to wszyscy tego w jakiś sposób doświadczamy. Ale ja bym chciał tutaj na pani doświadczenie to pytanie zrzucić i zapytać się, w jaki sposób faktycznie ten sposób oceny się zmieniał, bo myślę, że naprawdę wszyscy to widzimy. Tak. To znaczy, to nie jest prosta odpowiedź. Dlaczego? Ponieważ no, trochę już żyję i dysponuję pewną pamięcią. I w związku z tym, gdybym chciała odpowiedzieć tak, żeby wszystkim teraz było miło, to powiedziałabym, że oj, wszystko się bardzo zmieniło i teraz jest dużo więcej aspektów branych pod uwagę. Oczywiście być może patrzymy na architekturę szerzej, ale pewne wartości nie zmieniły się wcale. I na przykład tak, w przyszłym miesiącu w architekturze będziemy publikować taką rozmowę z
Wincentem Galartem z Barcelony. Tę rozmowę prowadziła Agnieszka Radziszewska. Ja go poznałam w Barcelonie, kiedy był naczelnym architektem miasta. I ten architekt opowiada między innymi w tym wywiadzie o swoich doświadczeniach, które są zaprezentowane przez Stowarzyszenie Non-Profit City Protocol Society, który służy poprawie miast pod względem zrównoważenia środowiskowego, konkurencyjności gospodarczej itd. A także o kluczowych jego zdaniem w tej chwili kwestiach związanych z użytkowaniem i tworzeniem miast neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Ale czy to jest tak naprawdę w 100% nowość? To pogłębiona wiedza tak, ta pogłębiona wiedza tak, ale pewne odniesienia były znacząco wcześniej. I dlatego w tym właśnie numerze pomyślałam sobie, opowiadam o tym, o co się pokaże w następnym numerze, jeszcze nie opublikowanym, że warto przywołać referaty z 1961 roku, które zostały wygłoszone na Kongresie Międzynarodowej Unii Architektów przez wybitnych architektów, mianowicie Jerzego Hryniewieckiego, Hitchcocka oraz Piera Nerviego. I te wszystkie referaty, one mówiły przede wszystkim o tym, że jej cele są humanistyczne. To humanistyczne to nie jest odkrycie dziś, prawda? Ale mało tego. Pomimo, że to był okres, w którym bardzo duży nacisk był na budowle realizowane ze stali i betonu. A więc na przykład Hryniewiecki bardzo podkreślał wartość tych materiałów. Dzisiaj to jest mocno dyskusyjne, sami o tym wiemy. Ale też wszyscy oni twierdzili, że należy projektować w zgodności z naturą. I 60 lat temu, bo to było 60 lat temu, wielki architekt Pierluigi Nervi podkreślił, i zacytuję, w bardzo odległej przyszłości nasz wiek, czyli tamten wiek, lata 60., będzie słynny z tego, że wprowadził styl zgodności z prawami natury. Tak wtedy to oceniali, co robią. I dlatego, kiedy my oceniamy to, co robi dzisiejsze pokolenie, to jest cudowne, że jesteśmy w tym entuzjazmie, ponieważ ten entuzjazm jest potrzebny do robienia rzeczy dobrych. I trzeba to podtrzymywać. Natomiast myślę, że trzeba mieć też pewną świadomość, że to nie jest tak wszystko zero-jedynkowo, że kiedyś było źle, a teraz my wymyśliliśmy lepiej. To ja jednak mam taki pozytywny stosunek do historii architektury i uważam, że wśród wielu meandrów ten wątek taki, powiedziałabym, pozytywistyczny, romantyczny, cały czas się przewija i potrzeba szacunku dla natury, otoczenia, dla ziemi nie pojawiła się wyłącznie dzisiaj, choć była, powiedzmy sobie szczerze, trochę inaczej rozumiana. Także ze względu na to, że wiedza czy poziom nauki był inny, bo przecież ten poziom zmiany świadomości wynika także z tego, że więcej wiemy. Mamy więcej danych, potrafimy je lepiej analizować, mamy większą świadomość skutku. A jakby to rozbić na podejście profesjonalne, o którym pani mówi, ale też gdzieś tam na początku naszej rozmowy zarysowało się to podejście, ja bym powiedział, amatorskie, nie wiem, czy to jest dobre słowo użyte, osób, które nie siedzą w branży może, które się przyglądają, są mniej lub bardziej zainteresowane. To jak pani ocenia, czy to podejście znowu przez lata idzie w dobrym kierunku, raczej zaczyna się łączyć, że tak powiem, w kierunku mniej więcej podobnej oceny zjawisk architektonicznych, czy może się rozjeżdża? Bo wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, żebyśmy rozmawiali o tych dwóch stronach, prawda? Bo same środowisko architektoniczne nie jest jedynym odbiorcą architektury i urbanistyki. No nawet wręcz przeciwnie, środowisko architektoniczne jest mniejszością wśród tych odbiorców. Otóż to. To jest dla wszystkich i wszyscy mają prawo się o tym wypowiadać. Więc
Ja nie sądzę, żeby to się rozjeżdżało. Ja wręcz przeciwnie uważam, że jest coraz więcej takich ruchów, które wskazują na świadomość, że ludzie wiedzą przede wszystkim, że mają prawo do tego, żeby mieszkać godnie, żeby mieszkać dobrze, żeby mieszkać w sposób niezagrażający ich życiu i zdrowiu. Do tego się przyczyniło naturalnie to, że władza przestała być taka jednoznaczna, dlatego że są media społecznościowe, my mamy możliwość komunikowania się na bardzo różne sposoby. I dlatego jest bardzo ważne też, żeby te prawdziwe informacje, te informacje, które są istotne, były upowszechniane, tak? Dlatego że przecież przyglądamy się, jak wygląda kwestia szczepień i jakie wokół tego są prawdziwe i nieprawdziwe informacje. No, nie da się wykluczyć nigdy, że nieprawdziwe będą dalej rozpowszechniane, ale trzeba się starać tłumaczyć, na czym polegają pewne wartości. I dlatego ja uważam, że nie do przecenienia są te osoby, które nie są profesjonalistami. Mówię w takim sensie, że to nie są zawodowo tylko architekci, ale to są właśnie aktywiści, to są osoby, które się starają wpłynąć na środowisko, na swoje otoczenie najbliższe, które przekazują tą wiedzę i tłumaczą, ponieważ one są w stanie wytłumaczyć osobom, które są wokół nich. I to jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że tego kiedyś jednak nie było, ponieważ myśmy się tego procesu uczyli, wracając do początku tej rozmowy, tak jak w tej chwili Gruzja się tego procesu uczy. I myśmy się też uczyli często na własnych błędach, często w wielu, powiedziałabym, emocjonalnych kłótniach, bo pamiętajmy, że wszystkie rzeczy, które dotyczą krytyki, wartościowania, wzbudzają ogromne emocje. To nic złego. Dlatego, że te emocje powodują, że staramy się znaleźć, jakie jest nasze zdanie, jakie jest nasze stanowisko. Zdecydowanie, to jest... Emocje wokół architektury uważam, że są bardzo ważne, ale była też Pani temat mediów i myślę, że to jest dobry moment, żeby zadać pytanie, które pojawiło się na naszym Instagramie od jednego z widzów. Niby tak naprawdę wydaje się, że ono nie jest w temacie, ale wydaje mi się, że uda nam się je w ramach konkursów złapać. Czyli jak Pani ocenia kondycję czasopism architektonicznych w Polsce? Myślę, że to pytanie bardzo mocno wpływa właśnie na to, o co Pani powiedziała, bo czasopisma architektoniczne nie tylko i wyłącznie skierowane są, prawda, do branżystów, ale też mają budzić pewien entuzjazm i pasję u osób, które chcą interesować się otaczającą przestrzenią, prawda? Ja myślę, że to jest bardzo dobrze, że poza nielicznymi, bo czasopism nie ma zbyt wielu, poza nielicznymi czasopismami wydawanymi w formie papierowej, jest jeszcze mnóstwo innych miejsc, blogów, stron internetowych, na których dyskutuje się o architekturze. Mnie jest niezręcznie porównywać czasopisma z oczywistego zupełnie względu. Ale też myślę, że rozmawiamy tutaj o dwóch jakby celach, bo ja od początku istnienia miesięcznika Architektura byłam przekonana, że ona powinna być, ten miesięcznik powinien być też zapisem takiego zawodowego dyskursu o architekturze. I jeżeli śledzi się uważnie to, różne dyskusje, które tam były utrwalone, to można powiedzieć, że można się przyjrzeć, jak ten dyskurs się zmieniał i jak pewne wartości wychodziły na przodowanie. Natomiast jest kwestia popularyzacji architektury i to jest trudna sprawa, dlatego że jeżeli przyglądamy się, bo temu służy przede wszystkim internet i to ten internet, który jest dostępny bezpłatnie, a jeżeli przyglądamy się tego typu informacjom, to one w większości są po prostu powielaniem jakichś PR-owych notek, nie wnoszą nic więcej do tej dyskusji poza właśnie emocjami. I raczej ja myślę, że to jest kwestia nie czyjejś chęci lub niechęci, tylko pewnych założeń ekonomicznych, bo żeby powstawały wartościowe treści, takie stale, długo, a nie że ktoś przez chwilę miał ochotę coś zrobić, to jednak potrzebne są na to środki techniczne i finansowe i dziennikarze muszą mieć możliwość pisania w sposób rzetelny, trochę dłuższych notek.
Jeżeli obserwujemy przestrzeń taką dyskusji internetowej, to zazwyczaj większą ilość klikania w każdym temacie, także w architekturze, mają te, które mają lekko sensacyjną treść, niż te, które są pogłębione, albo, a już nie, szczególnie te, które są dłuższe i wymagają wysiłku czytania, są mniej chętnie czytane. Więc pytanie, czy warto walczyć o ten rząd dusz za pomocą krótkich haseł? Pewnie tak, tylko to jest dosyć niebezpieczna ścieżka, ponieważ to jest takie rzucenie hasła raz takiego, raz innego, za którym może podąży kilkanaście osób, ale potem już natychmiast o tym zapomni. A tekst, który został przeczytany, który jest pogłębiony, on na chwilę dłużej zostaje w głowie. Ja bardzo doceniam to, że pani mówi o tej wartości ekonomicznej, bo to jest bardzo ważne i to bardzo często, bardzo za słabo wybrzmiewa tak naprawdę, jeśli chodzi o te treści, generowanie dobrych treści w kontekście czy to architektonicznym, czy urbanistycznym, czy miejskim. Zresztą jak się patrzy na przekrój architektury Murator, na te, nie wiem, wydania z 90 któregoś i patrzy się teraz, to też jest niesamowity zapis historii i faktycznie jest to super, gdyby ktoś zrobił taką w ogóle analizę porównawczą, to jest jedno z moich marzeń, zobaczyć jak po prostu świat architektoniczny się zmieniał. Myślę, że to jest wspaniały materiał do wszelkiego typu badań. Mówiliśmy trochę o przeszłości, więc jak mówiliśmy o przeszłości, to wydaje mi się, że też warto, żebyśmy zahaczyli o przyszłość. Jak pani myśli, w którym kierunku zmierza architektura i myślenie o architekturze, krytyka architektury? Czy na razie jesteśmy w takim trochę rozchwianiu i chaosie, czy jednak możemy już jakieś takie mocne kierunki wyznaczyć? Może się posłużę przykładem. Przedwczoraj, bo się zastanawiałam, w niedzielę byłam na pikniku zorganizowanym przez oddział warszawski SARP. No, piknik brzmi tak zabawowo. Tymczasem to był piknik merytoryczny, na którym wystąpił Kamil Wyszkowski z United Nations Global Compact. To jest taka inicjatywa, która skupia biznes działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ja uważam, że jeżeli do stowarzyszenia w ten słoneczny, piękny dzień przed południem przyszło naprawdę dużo osób, które usiadły sobie tam i chciały wysłuchać takich tematów, porozmawiać o tym i wcale się nie spieszyły, żeby wyjść, to moim zdaniem to jest bardzo taki pozytywny objaw, który świadczy o tym, o czym wielokrotnie mówię, że ja uważam, że liderzy tego środowiska to są osoby bardzo mocno zaangażowane, które poświęcają swój prywatny czas i starają się o tym właściwie stale rozmawiać, czy to są rzeczy, które są w pełni wartościowe. Wiele lat temu na kongresie Międzynarodowej Unii w Stambule miałam przyjemność poznać Jaime Lernera. To jest taki architekt urbanista, był, bo niedawno zmarł, architekt urbanista, który był kilkakrotnie burmistrzem Kurytyby i zasłynął z tego, że starał się wprowadzać innowacje, które prowadziły do bardziej zrównoważonego życia w mieście. Na przykład miał taki fajny program śmieci za jedzenie, czyli po prostu tam, gdzie były bardzo wąskie ulice i zarzucone śmieciami, za to, że ludzie zbierali śmieci i je oddawali, dostawali bony, czy to na jedzenie, czy do sklepu, to spowodowało, że to miasto zaczęło być czyste. I do czego zmierzam? Otóż wydaje mi się, że jest bardzo wiele takich osób, takich idei, które są pozytywne i wolałabym patrzeć w takim kierunku niż w tym, którym zmusza nas codzienne myślenie o jakichś katastrofach klimatycznych. To nie jest łatwo temu zapobiec, a nawet jak właśnie powiedział w czasie tego wykładu w oddziale warszawskim SARP pan Wyszkowski, 78% specjalistów uważa, że się nie da zapobiec, ale jeśli jest jakikolwiek procent, który uważa, że da się zapobiec, to róbmy to każdy z nas, co może, aby ta architektura, przestrzeń, nasze otoczenie zmierzało w lepszym kierunku.
I przecież architektura, budownictwo na to wpływa i mamy na to dosyć dużo już w tej chwili wiedzy i instrumentów, żeby ich zacząć używać. Więc jest to właściwie pewien rodzaj zobowiązania. Nie prostego, bo przecież wszyscy też... Ja ostatnio słyszałam jakieś dyskusji, kiedy jeden z prominentnych architektów powiedział, że on musi za coś utrzymać pracownię i w związku z tym nie będzie się kierował niektórymi ideami. No rozumiemy to wszystko, ale ja myślę, że pomiędzy nie będę, a pomiędzy ślepym entuzjazmem jest jeszcze coś pośrodku, co świadczy, że mogę zrobić wiele drobnych, choćby po kolei kroków, żeby uczyć się zastępować złe produkty dobrymi albo nie podejmować pewnych zadań, które sprawiają, że świat staje się gorszy i zmierza do katastrofy. To jest oczywiste. No właśnie, także bo nikt nie każe nikomu skakać na głęboką wodę od razu, prawda? Ale też takie podejście pozytywne i optymistyczne wydaje mi się znacznie bardziej ciekawsze, co więcej mniej paraliżujące, prawda? To takie negatywne myślenie sprawia, mnie osobiście bardzo paraliżuje i nie wiem co zrobić, a jak myślimy, że być może się uda i działajmy pozytywnie, to czasem się uda i na to właśnie wszyscy liczymy. Myślę, że mamy odpowiedni background już zbudowany, żeby zacząć rozmawiać trochę bardziej o tych konkursach architektonicznych. I umawialiśmy się na tą rozmowę w momencie, kiedy nastał w Polsce dość duży szum wokół wyboru między innymi Nagrody Architektonicznej Polityki, czy jednej z bardziej prestiżowych, o ile dla mnie chyba najbardziej prestiżowej nagrody w Polsce, organizowanej przez pani architekturę Murator, czyli Życie w Architekturze. I zastanawiam się, czy ma pani poczucie, że w tego typu konkursach wybierane są faktycznie najlepsze projekty i co to znaczy najlepsze, bo myślę, że o to jest ten cały szum, że nie do końca wszyscy rozumiemy słowo najlepszy projekt. Ja mam poczucie, że są wybierane najlepsze według przyjętych przez jury kryteriów projekty. Powiedzmy tak, nie ma moim zdaniem jednoznacznych kryteriów, które powinny być przyjęte za każdym razem. Za każdym razem nagroda przyznawana, czy to w życiu w architekturze, czy w polityce, ma jednak swoją wykładnię. To są media czy instytucje, które podkreślają pewne wartości i pod względem tych wartości są przyznawane te nagrody. Dyskusje, w których uczestniczę, są często bardzo pogłębione, znaczy zawsze są bardzo pogłębione, często są też emocjonalne, bo trudno się pozbyć emocji, kiedy rozmawia się o wartościach, a rozmawia się tutaj w tym przypadku o wartościach. Natomiast ja uważam, że to nie jest też tak, że później opinia publiczna nie może tego krytykować, dyskutować albo dopytywać się o coś. Natomiast sądzę, że jest to jakieś nie do końca właściwe, jeżeli osoby, które nie mają zbyt głębokiej wiedzy albo też nie uczestniczyły w takim jury, podważają wartość osób, które w nich uczestniczą. Ponieważ ja się nie spotkałam w tych gremiach z osobami niekompetentnymi, więc podważanie bez jakby uzasadnienia albo bardzo powierzchowne podważanie jest moim zdaniem podważaniem też kompetencji tych osób, które się tym zajmują i które wkładają w to poważną pracę, bo uczestniczenie w jury jest poważną i odpowiedzialną pracą. Nie, no, zdecydowanie tak, też zgadzam się bardzo z tym, że jak ten szum jest bardzo ogromny wielokrotnie, ale tego, czego moim zdaniem absolutnie nie da się podważyć, to właśnie składy jurorskie, bo one są dla mnie fantastycznie zróżnicowane i to, że są wielokrotnie emocjonalne dyskusje merytoryczne, to znaczy, to wciąż to jest fantastyczne, prawda? No ale z drugiej strony, mówiła pani, że
trudno powiedzieć, jakimi wartościami powinniśmy się kierować przy wyborze, bo każdy konkurs ma troszeczkę inne wartości w sobie. Bo jedni powiedzą forma, drudzy powiedzą funkcja, trzeci powiedzą właśnie wartości ekologiczne, a czwarci powiedzą wartość społeczna. I zastanawiam się, bo może warto by było gdzieś znaleźć jakiś taki złoty środek, który pozwoliłby to bardziej, by to bardziej zrozumieć. To znaczy, moim zdaniem, to nie chodzi o to, żeby zapisać a priori kryteria do wszystkich konkursów. Moim zdaniem to jest tylko kwestia tego, żeby w sposób odpowiedzialny starać się zrobić opis i wyjaśnienie, dlaczego nagroda została przyznana. To jest dobry zwyczaj, dlatego że ten opis powinien być na tyle zrozumiały, żeby wyjaśniał podstawę, na jakiej ta nagroda została przyznana, cel też, jaki przyświeca przyznaniu tej nagrody. Bo jednak w tak prestiżowych konkursach, jak na przykład Miss Vanden Rohe czy Public Urban Space, zawsze wydyskutowywaliśmy, jaki jest cel przyznania tej nagrody, jaką myśl chcemy przekazać, jaką myśl. Bo co innego jest trochę, jeżeli mówimy o konkursie na projekt realizacyjny. I tutaj przypomnijmy też wielkie zamieszanie, czy takie też emocje związane z konkursem na rewitalizację Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie, tak? Która to przestrzeń w wyniku tego konkursu, rozstrzygnięcia tego konkursu, została de facto zabudowana jakimś wielkim garażem i stała się betonową pustynią w środku miasta. I myślę, że tu, w tym konkursie, pomimo że też brało w nim udział wielu znakomitych przedstawicieli Izby Architektów czy Stowarzyszenia Architektów i Urzędu, zabrakło jakiegoś takiego odpowiedzialnego spojrzenia na to, czym w przyszłości ma być to miasto. A mało tego, nawet w trakcie okazało się, że niektórzy z sędziów, którzy nie głosowali za tą pracą, która wygrała, uważają się za nieodpowiedzialnych. Tak nie ma. Jeżeli się jest w jakimś gremium, to się odpowiada za to, co to gremium orzeka. Chyba że wystąpi się z tego gremium, oznajmi votum separatum, tak, i wtedy rzeczywiście można się wykluczyć z tego. Ja myślę, że po prostu bywa tak, często jest też dyskutowane, czy sędziowie powinni być z góry znani, tak, czy też być może wszystko powinno być anonimowo. Nie, nie powinno być anonimowo. To jest odpowiedzialność. Sędziowie i jurorzy w konkursach architektonicznych są wynagradzani. To nie jest bez znaczenia, no to jest po prostu praca. Jeśli to jest praca, ona powinna zostać zrobiona jak najlepiej. I to jest jeszcze na dodatek wielka odpowiedzialność na przyszłe pokolenia przechodzące. Ja również tak uważam, jeśli chodzi o konkursy, które są już, dotyczą właśnie oceny, czyli ten Miss Vanden Rohe, czy życie w architekturze i tak dalej. Uważam, że to jest bardzo ważny przekaz publiczny i że my bierzemy odpowiedzialność za to. I dlatego też ja wzięłam udział w paru takich dyskusjach, kiedy pewne rzeczy kwestionowano, czy to nagrodę polityki na przykład, bo po prostu uważam, że jeśli się jest członkiem takiego jury, to się jednak odpowiada za ten wynik i powinno się próbować wyjaśnić, na czym on polega, jeżeli nie jest zrozumiał, bo to się może zdarzyć. No właśnie, a może w ogóle rozwiązaniem by było to, tak mi takie pytanie teraz przyszło do głowy, że te sądy konkursowe oceniające twórczość powinny być jawne. Mam wrażenie, że dla niektórych, niektórym, że tak powiem, trudno jest czytać. A inni w ogóle, myślę, że to może miałoby jakąś super wartość edukacyjną, gdyby ta burza, to starcie wartości właśnie było bardzo mocno dostrzegalne i wtedy ta wykładnia byłaby jeszcze bardziej czytelna dla wielu. Znaczy na pewno, zresztą wydaje mi się, że konkursy stowarzyszeniowe, to stowarzyszenia architektów, to chyba zawsze te nazwiska są podane. Tak, ale nie chodzi mi o same obrady, żeby były jawne, bo to by było, myślę, tak, że to znaczy, ja było powiem tak, show, bym powiedział. Ja tak, to znaczy tutaj nie jestem przekonana. A powiem dlaczego.
Dlatego, że jest ważne, żeby stworzyć protokół i zapisać, ale ten show może prowadzić do tego, że pewnych rzeczy się na głos nie powie, ponieważ będzie się obawiało takiego, nie wiem, w tej chwili ten dyskurs jest bardzo też emocjonalny i być może nie jest potrzebny, bo jednak istnieje zawsze w takim gremium ten moment, kiedy dyskutujemy w sposób bardzo otwarty, podając wiele przykładów, podają przykłady z innych konkursów i wydaje mi się, że to nie byłoby do końca właściwe, gdyby te wszystkie rzeczy zostały, bo to jest tak jak w Big Brotherze, że my chcemy wszystko wiedzieć szczegółowo, kto co powiedział, a tak naprawdę i tak do końca nie rozumiemy, co się dzieje w czyjejś głowie. I wydaje mi się, że protokół powinien być, powinny być zapisane wszystkie prace, które po kolei przechodzą do kolejnych etapów, to powinno być ujawnione. Do tego służy dyskusja pokonkursowa, która jest bardzo ważna i która akurat w stowarzyszeniu od lat jest takim elementem, gdzie często jest bardzo emocjonalny, dochodzi wypowiedzi. Natomiast jeżeli obrady nie będą chronione jakąś warstwą, jednak to nie chodzi o tajemnicę, tylko po prostu taki kulturalna możliwość dyskusji pomiędzy ludźmi, którzy mają do siebie nawzajem jednak jakiś szacunek i respekt i chcą się nawzajem wysłuchać. Tym bardziej, że często jest tak, że w pewnych konkursach, po takich długotrwałych dyskusjach, okazuje się, że wygrywa praca, która na początku niekoniecznie była faworytem większości, bo jednak to niezaprzeczalnie. To jest bardzo ważne, czy juror umie argumentować i walczyć o pracę, której widzi wartość. I tak na przykład ja pamiętam, że było z konkursem na Filharmonię w Szczecinie, gdzie Marek Donikowski, to zresztą zapisaliśmy to w artykule i takie jego stwierdzenie, po prostu powiedział, że on czuł, że to jest obiekt, który wniesie dużo do Szczecina, pomimo że czuł również, że to są architekci, którzy nie mają dużego doświadczenia. I że bardzo starał się argumentować, chociaż na początku inny obiekt miał być zrealizowany. Więc to jest bardzo skomplikowane. Nie wydaje mi się, żeby było dobrze, żeby to wszystko było upublicznione. Znaczy nie wiem, czy jest po prostu taka potrzeba. Ja nie jestem w ogóle generalnie za tym, żeby wszystko wszyscy widzieli. Nie dlatego, że coś się ukrywa, tylko po prostu, że normalne życie nie na tym polega, żebyśmy przez cały czas oglądali, co robią inni. Ja się zgadzam, ja się generalnie zgadzam, natomiast po prostu głośno się zastanawiam i też być może jakiś jeden konkurs, jeden warto na to poświęcić, bo być może to sprawiłoby, że ten szum by trochę zmalał i trochę zaczęlibyśmy bardziej to wszystko rozumieć. Może, nie? Może jeden konkurs. To znaczy ja myślę, że być może na właśnie ten na oceny, tak? Ocenę istniejącej architektury, bo ten do realizacji. Tak, nie, oczywiście. Tak. Ten, który ocenia istniejącą architekturę. Dokładnie tak, tak. Z tym się zgadzamy. A chciałem zapytać panią o porównanie w zasadzie, bo ma pani oczywiście bardzo bogate doświadczenie w ocenie konkursów zagranicznych, międzynarodowych, no i też polskich. I zastanawiam się, czy tutaj widać jakieś różnice między Polską a zagranicą? Czy można powiedzieć, że jesteśmy na podobnym poziomie dyskutowania i rozmowy? Bo sama też pani podkreśliła przed chwilką, jak ważne jest argumentowanie, prawda? I czy my potrafimy dobrze argumentować, czy niekoniecznie? To nie jest czy my. To znaczy po prostu trzeba się też nauczyć być sędzią, trzeba uczestniczyć w ilu konkursach, żeby zrozumieć, na czym ta dyskusja polega. I są różne sposoby przeprowadzania konkursów, bo są takie, które są bardziej formalne, czyli po prostu po każdej części dyskusji wpisuje się różnego typu punktacje do różnych tabelek, które są później podsumowywane. Ja uważam, że to jest bardzo dobra, pomocnicza rzecz, natomiast, że jednak najważniejsza jest dyskusja i argumentacja. Tego się trzeba uczyć, bo ja byłam na przykład też świadkiem w międzynarodowym gremium, gdzie zobaczyłam, nauczyłam się, czy zdałam sobie sprawę, że sędziowie mogą ze sobą prowadzić taką grę, że
ja z tobą zagram o to, a ty ze mną zagrasz o to, to było dla mnie bardzo zaskakujące, ale wyciągnęłam wnioski. Nie powiem, że tak robię, ponieważ tego nie lubię, ale rozumiem, że taka może być sytuacja, tak? Więc jeśli jestem przekonana o czymś innym, to staram się znaleźć argumenty. To jest bardzo fajne, że właśnie w tej pracy człowiek się uczy wyszukiwać pozytywy, negatywy i przekonywać innych do tego, ale są też różnego typu gry i rozgrywki wewnętrzne, które widziałam, zaobserwowałam. Myślę, że mogą często ułatwiać pracę albo utrudniać innym sędziom taką pracę. No tak. Natomiast jeszcze tak bym chciała parę słów powiedzieć o tym, o takiej jakby trudności, czy nie wiem jak to powiedzieć, związanej z konkursami, która i właśnie z tymi jakimiś takimi kontrowersjami. Otóż to bywa często tak, że architekci tak bardzo pragną wygrać konkurs, bo ja w tej chwili już nie mówię o opinii społecznej, tych takich wewnętrznych tutaj rozgrywkach, tylko że tak bardzo pragną konkurs wygrać, że nie uznają właśnie opinii sądu, że nie uznają werdyktu. I zdarzało się tak nawet w bardzo ważnych konkursach. I ja myślę, że jeżeli dopóki jednak środowisko nie będzie się starało znaleźć takiej ścieżki, żeby jednak zdecydować się na taką przejrzystość, żeby zdecydować się na pewną też uczciwość przy konkursach, to będzie wiele takich kontrowersji. Ja myślę, że ja mam na przykład na myśli taki konkurs, który być może poszedł już w tej chwili w zapomnienie w gruncie rzeczy, ale był w jakimś momencie najważniejszym konkursem w Polsce. Mianowicie w 1999 roku był konkurs na świątynię Opatrzności, do którego stworzenia, no to ma długą, długą historię, zapisaną w historii Polski, ale no w tamtym czasie z taką inicjatywą wystąpił kardynał Józef Glemm i Stowarzyszenie Architektów przygotowało taki konkurs. No i 12 kwietnia 2000 roku okazało się, wiele prac bardzo napłynęło, że główne nagrody otrzymał zespół Marka Buzyńskiego, Jerzego Szczepanika-Dzikowskiego, pracownia JEMS Architekci i zespołu Wojciecha i Lecha Szymborskich. No i potem to tak był skonstruowany konkurs, że to później jednak władze kościelne miały prawo wybrać, który z tych obiektów zostanie zrealizowany. Wielką entuzjazm wzbudziła wtedy praca Marka Buzyńskiego. Dzisiaj, gdybyśmy na to patrzyli, to z punktu widzenia czasu ona była prekursorska, bo to właśnie była zielona łąka ze wzgórkiem. Tak, coś zupełnie unikalnego i okazuje się, że prymas Glemm wybrał tę właśnie pracę, co wzbudziło wielki entuzjazm w środowisku, ale później czy strona kościelna nie była zbyt zadowolona, bo nie przypominało to tradycyjnej świątyni w żaden sposób, a nawet było to nazywane słowiańskim kurhanem lub egipską piramidą przez księży, więc konkurs został unieważniony. I do czego zmierzam? Do właśnie tego, że jest bardzo ważne, aby środowisko w takich sytuacjach zachowywało się zgodnie, żeby podtrzymywało swoje wartości. A tam zdarzyło się tak, że został ogłoszony drugi konkurs i wtedy część z tych osób, które przedtem uczestniczyły i wygrały, na przykład pracownia JEMS-u, nie zgodziły się podejść do tego konkursu. Wiele zresztą osób uważało, że ten konkurs jest z góry ustawiony. Niezależnie od tego wygrała ten drugi konkurs pracownia Wojciecha i Lecha Szymborskich i ten projekt mamy w tej chwili zrealizowane. Dlaczego ja tą historię przywołuję? Że ja po prostu pamiętam, że przez te lata, kiedy to się wszystko działo, środowisko było szaleńczo podzielone.
I to nawet nie chodziło o obronę tego czy innego projektu. Chodziło o to, że jeżeli jest werdykt, który jest ogłoszony, to należy się zachowywać solidarnie. I no, powiedzmy, że część z tych osób, które uczestniczyła w tym drugim konkursie, spotkała się z jakimś ostracyzmem. Ale tak naprawdę, z punktu widzenia historii, kto będzie o tym potem pamiętał? I ja myślę, że w tych różnych awanturach, które bywają, wiele osób po latach, znaczy przewiduje, że po latach to wszystko już nie będzie miało znaczenia. Ważna jest realizacja. I stąd też biorą się często te emocje, te walki o zwycięstwo. Ja myślę, że na przykład bardzo cenię sobie architekturę Stanisława Fischera, ale mało chyba kto pamięta, że zanim on został projektantem Arkad Kubickiego, który doskonale, zresztą mu wyszły, żeby to było jasne, był jurorem w sądzie na tę właśnie przestrzeń, tylko że nie została tam przyznana żadna nagroda, bo wszystkie prace zostały skrytykowane. I wtedy to było środowiskowo bardzo emocjonująca sytuacja. Ale myślę, że dziś nikt nie pamięta. Dzisiaj wszyscy pamiętają, że to jest fajny obiekt i dobrze. Tylko mówię, że wpływ, że jedną z podstawowych rzeczy, które powinny być brane pod uwagę, czy które ważą na tym, jaki jest ostateczny rezultat, jest jednak gdzieś etyka zawodowa i taka solidarność środowiskowa. No ale właśnie, a jak pani dzisiaj tą solidarność i tą etykę odbiera? Czy uważa pani, że to się poprawiło, że jesteśmy bardziej jednak tutaj wspólnie? Czy te podziały, można powiedzieć, że się coraz bardziej pogłębiają w środowisku? Nie, ja myślę, że one nie coraz bardziej, bo to jest po prostu zawsze to samo. To dotyczy jakichś innych tematów, tak? Bo dziś tematy są inne, a nie są być może wtedy też przyjmijmy, że w latach 2000 to po prostu każdy taki duży obiekt to był otoczony jakimś takim mitem i pragnieniem. Dzisiaj trochę jesteśmy na etapie realizacji zupełnie innych rzeczy. Ale też można powiedzieć, że istnieje taka sama jak wtedy, bo też to pamiętam, jakby też walka pokoleniowa. To nie jest tak, że dzisiaj młodzi architekci jakby zwalczają tych starszych. To w ogóle to nie o to chodzi. Ja myślę, że to jest zupełnie naturalne, ponieważ te nowe trendy gdzieś wiążą się też z tymi młodszymi ludźmi, którzy mają nowe idee. I zawsze to się gdzieś musi spotkać w jakiejś rzeczywistości, w jakichś dyskusjach, tylko tych dyskusji wewnątrzśrodowiskowych, ściśle wewnątrzśrodowiskowych, jest już troszeczkę mniej, ponieważ ten zawód się bardzo wyspecjalizował i myślę, że też mniej chętnie ludzie dyskutują albo też wolą nie dyskutować, bo jest tak łatwiej. Dlatego też to właśnie aktywiści, tak, i młodzi architekci częściej podnoszą te tematy. To jest bardzo cenne, że to się właśnie dzieje i jestem ciekaw za 10 lat, za 15 lat, czy faktycznie wciąż będziemy mówić okej, dalej jest podział, ale tym razem jeszcze na innej płaszczyźnie, czy jednak coś się tutaj w międzyczasie przewróci. Wróćmy na chwilę jeszcze do konkursów, pani Ewo. Zastanawiam się nad tym, że w gruncie rzeczy te konkursy oceniające twórczość mają bardzo dużą wartość prestiżową, prawda, i PR-ową, tutaj z żadnych wątpliwości. Ale też wydaje mi się, że one powinny mieć bardzo dużą wartość edukacyjną, prawda, bo potem z opinii, potem z rezultatów tych konkursów, myślę, że one przekładają się w jakiś sposób na te konkursy realizacyjne, prawda? Na te konkursy, które się organizuje, żeby pewne rzeczy realizować. I zastanawiam się, czy może pani powiedzieć spokojnie, z czystym sercem, że faktycznie te konkursy taką wartość mają, bo wydaje mi się, że nie wszystkie. Bo też chyba nie możemy mówić o tym, że są, tak jak mówimy o architekturze, jest dobra architektura i zła architektura. Tak chyba też możemy powiedzieć, że są dobre i złe konkursy, prawda? Tutaj też nic nie jest tutaj takie super, prawda? Znaczy ja myślę, że tak, każdy lubi dostawać nagrody, więc konkursów jest strasznie dużo i one są ważniejsze lub mniej ważne. Sądzę, że w środowisku każdy sobie zdaje sprawę, które są ważne, a które są nieważne. Natomiast też jest tak, że
To jest na pewno dla inwestorów jakaś wizytówka, że architekt zdobywa nagrody. To jest istotne, istotnie zmienia czy podnosi jego pozycję. Natomiast to nie zawsze przekłada się w 100% na zlecenia, bo ja pamiętam taką dyskusję w Barcelonie, która właśnie była poświęcona między innymi ocenie, w jaki sposób konkurs Mies van den Rohe wpływa na pozycję tych architektów, którzy wygrali. I okazało się, że wbrew temu, co mogłoby nam się wydawać, ścieżka zawodowa Barossi i Weiga, czyli autorów Filharmonii w Szczecinie, nie poszła tak łatwo i nie dostali nagle jakiejś ogromnej ilości zleceń. I to dotyczy to wielu tego typu rozstrzygnięć. Natomiast niewątpliwie, i to jest na 100% pewne, te osoby, i tak samo jak w tej części poświęconej młodym, takim wznoszącym się dopiero pracowniom, które są nagradzane w konkursie Miesa van den Rohe, to te zauważone pracownie, te zauważone osoby, one są bardzo często zapraszane do różnych międzynarodowych gremiów, do wykładów i to sprawia tak, że ich nazwiska, ich imiona, ich prace są coraz bardziej znane także w kontekście międzynarodowym, ale przede wszystkim w swoim kraju. I pomaga to jednak takim ludziom w karierze. Na ile pomaga komuś w karierze wygranie plebiscytu publiczności lokalnej gazety, nie wiem. Ale też bym tego nie deprecjonowała, bo wydaje mi się, że to sprawia przyjemność zarówno mieszkańcom, jak i sobie nagrodzone, że zostają zauważone ich dzieła. To dobrze, że tak jest. Natomiast sądzę, że przy tych poważniejszych konkursach to nawet jeśli to nie są bezpośrednie od razu jakieś zlecenia, to nazwiska stają się, włączają się do takiego międzynarodowego gremium. I ja na przykład pamiętam, że zanim Filharmonia w Szczecinie otrzymała nagrodę Miesa van den Rohe, to przypominam, że przedtem odbył się konkurs życia w architekturze, gdzie prezydent Polski wręczył nagrodę właśnie za ten obiekt, że uczestniczył w tej uroczystości przedstawiciel Fundacji Miesa van den Rohe. Więc uważam, że to nie pozostało bez wpływu, bo to ja nie mówię, że on musiałby wtedy wygrać z tego powodu. Ale to już zostało zauważone, to zostało docenione. Taka praca, która jest doceniona gdzieś na jakimś etapie, ona jest zauważana i ci ludzie są później, media czy jurorzy zwracają na nich baczniejszą uwagę. Więc ja mam ze swojego doświadczenia trochę jednak takich przypadków, gdzie życie w architekturze no, pomogło zobaczyć w jakichś innych konkursach, takich to o jest... większej, szerszej skali. To jest, myślę, że bardzo pozytywne i dobre doświadczenie i myślę, że też jesteśmy dzisiaj bardzo wyjątkowo zgodni ze sobą, co mi się bardzo podoba. Pani Ewo, powoli łapiąc tą rozmowę w całość, chciałbym panią zapytać, jaki byłby dla pani idealny konkurs architektoniczny i jakimi wartościami powinien on się cechować? Ja nie mówię, żeby tu zaraz stworzyć dekalog wartości, ale może być ich mniej, może być ich więcej. Myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, bo to też pokazuje pewne nie tyle wartości, ale spojrzenie na architekturę i urbanistykę. No to ja powiem tak, my mamy w Polsce wspaniały, międzynarodowy przykład najlepiej rozstrzygniętych konkursów i oczywiście mam na myśli Szczecin. Bo gdzie w Europie mamy taką sytuację, że dwa obiekty dostały nagrody Miss van den Rohe Award i najlepszej przestrzeni publicznej i jeszcze wygrany World Festival i że to są obiekty, które tworzą razem pewną całość. Powiedzmy sobie, że to są obiekty, które zostały wybrane w konkursie, a raczej dwóch konkursach, że te rozstrzygnięcia w tych konkursach miały swój sens, bo widzimy rezultat, że te obiekty ze sobą współgrają. I teraz naturalnie ja wiem, że wokół jednego i drugiego toczy się i toczyła różnego typu dyskusja. To dobrze, ale tak czy inaczej, jeżeli
tam się przyjedzie, to widzimy, że jest to przestrzeń wyjątkowa, że to jest wizytówka. I myślę, że to nie były konkursy proste. Z jakiego powodu? Bo jak już w tej rozmowie dzisiejszej opowiadałam, w konkursie na Filharmonię faworytem była inna praca. To jakby spojrzenie jednego z sędziów, jego głębokie przekonanie sprawiło, że to powstał ten, a nie inny budynek. Jeśli chodzi o przełomy muzeum, które zresztą powstało przecież z oddolnej inicjatywy, to został oceniony nietypowy budynek, tylko ten, który dawał większą możliwość, który dawał możliwość stworzenia też przestrzeni publicznej. Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że gdyby w tych konkursach zasady były zapisane zbyt ściśle, zbyt dokładnie i wszystkie kryteria z góry znane, to być może nie doszłoby do takich rozstrzygnięć, tylko gorszych. Więc w moim pojęciu najważniejsze jest to, żeby osoby, które są do takich gremiów powoływane, znały się na tym, co sądzą. No wiedziały jednak, na czym polega Filharmonia na przykład, ale znały się także na wartościach przestrzennych. A przede wszystkim, żeby były uczciwe. I są zasady w stowarzyszeniu opisujące, na czym polega konkurs. One są bardzo ogólne. Nie wiem, czy tam trzeba bardzo wiele dodawać. Nie wiem, czy trzeba wiele dodawać, natomiast jest istotne, i żeby rozstrzygać w sposób taki z pełną odpowiedzialnością, że to jest rozstrzygnięcie, które może przynieść rezultat na lata. To jest bardzo śliczna puenta tej rozmowy, bardzo, bardzo śliczna. Aczkolwiek mam do Pani jeszcze jedno ostatnie pytanie i to jest absolutnie najważniejsze pytanie w tej rozmowie. Zaczęliśmy od Gruzji i skończymy pytaniem, jakie plany na wakacje Pani ma? Bo tak Pani mówiła, że tak się ucieszyła z tej Gruzji, to pewnie jakieś plany wakacyjne są. Tak, no jedno co pewne, że jadę do Wenecji. Bo jednak byłam zawsze co dwa lata w Wenecji i tym razem postanowiłam, że się nie ruszam z Polski, dopóki nie będę podwójnie zaszczepiona. No ale już jestem i mam nadzieję, że do września, bo wtedy właśnie zaplanowałam wyjazd, że do września to się już uda pojechać, a potem nie wiem, bo albo jeszcze po Włoszech, albo może Słowenia. Zobaczę. Nie jestem jeszcze zdecydowana. Może tak. Czasami lubiliśmy z Jurkiem jechać po prostu przed siebie samochodem, więc może jedziemy do Wenecji, a potem przed siebie gdzieś, nie wiem gdzie. Spontaniczność jest fantastyczna. Spontaniczność, tak. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Życzę udanych wakacji, żeby wszystko się udało, żeby nas tutaj nie pozamykali. No i wszystkich prosimy o to, żeby się zaszczepili jednak, bo to ważne. To jest bardzo ważne, to daje takie poczucie bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę, to była wielka przyjemność. Dla mnie również. Dziękuję Pani Ewo za rozmowę. Dzięki. To był Miasto Ranek, którego gościnią była jedna z najważniejszych postaci w polskiej architekturze, redaktorka naczelna architektury Murator, czyli Ewa Porębska. A ja na koniec mam parę ogłoszeń standardowo. Jednym jest to, że niestety w czwartkowe pobudki z Jerzym Woźniakiem z Modeliny się nie odbędą. Walczymy o to, żeby odbyły się jeszcze w tym tygodniu, ale to obserwujcie nasze media społecznościowe, będziemy wam dawać znać co, jak, kiedy i gdzie. Jeżeli wam się podobała ta rozmowa i w ogóle podoba wam się to, co robimy, to zachęcamy was do wsparcia poprzez nasz Patronite i PayPal. Linki do nich znajdują się w opisie na YouTubie, także was bardzo serdecznie zachęcamy. No i też informacja podcastowa, jeżeli wolicie słuchać, a nie oglądać, co się czasem zdarza, nie obrazimy się, jeżeli nie chcecie nas widzieć, tylko wolicie nas słuchać, nie wiem, jadąc gdzieś, spacerując, czy cokolwiek, to wszystkie odcinki z trzeciego sezonu Street Cloud dostępne są i na Spotify'u, i na Anchorze, Overcast'ie, Google Podcast, Apple Podcast i wielu, wielu innych serwisach podcastowych. Zasada jest taka, że odcinki z danego tygodnia lądują w niedzielę o 15:00 tam. Jeżeli wyszukacie Street Cloud, to myślę, że nas bez problemu znajdziecie. No i co?
My się na dzisiaj już z Wami żegnamy i bardzo dziękujemy za Waszą obecność. Realizowała wszystko Monika Karnia, za promocję odpowiada Klaudia Mańka i Ola Kopeć, za podcast Bastek Łąkas i Ola Kopeć, za identyfikację Patrycja Mola, a prowadził rozmowę Łukasz Harad. Cześć.